Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem o książce, którą tak bardzo mocno pokochałam, że na 100% trafi ona do zestawienia najlepszych powieści 2021 roku. Książka ta tak bardzo rozpiernicza system, że aż trudno uwierzyć w to, że jest to debiut literacki. No i tą książką jest oczywiście Cień utraconego świata Jamesa Eylingtona, czyli książka, którą cały czas spamuję Was teraz na Instagramie, o której wspominałam też w ostatnim filmie na YouTube i o której prawdopodobnie w miarę możliwości będę wspominać w kolejnych filmach z uporem maniaka. Ponieważ tak bardzo chciałabym, żebyście przeczytali tę książkę, zwłaszcza jeżeli uwielbiacie fantastykę. Uważam, że jest to coś, co wręcz musicie znać i już tłumaczę dlaczego. Także jeżeli chodzi o fabułę, Cień utraconego świata, on zaczyna się bardzo niepozornie. Otóż poznajemy Daviena, młodego takiego chłopaka, który uczęszcza do szkoły, w której obdarzeni uczą się posługiwać esencją, czyli magią tego świata, do czego sobie jeszcze przejdziemy. I to właśnie wraz z nim oraz jego najlepszym przyjacielem Weirem bardzo szybko wyruszamy w pełną niebezpieczeństw wyprawę na północ, gdzie znajduje się bariera chroniąca świat ludzi przed siłami zła. Bariera, która gdzieś tam trochę skojarzyła mi się, wiecie co, z murem z Gry o Tron, który odgradzał Siedem Królestw od tych terenów, gdzie urzędowali sobie inni. No i ta bariera słabnie. I chyba nie muszę mówić, co się stanie, gdy jej zabraknie. Więc od misji Daviena na dobrą sprawę zależą losy świata. I to jest wszystko, co musicie wiedzieć na temat tej książki w takim ogromnym, ogromnym skrócie. No i zaczynając moją przygodę z Cieniem utraconego świata, muszę przyznać, że na początku myślałam, że wiem wszystko, że jestem w stanie przewidzieć, w jakim kierunku będzie rozwijać się ta historia. Bardzo szybko okazało się jednak, że nie wiem nic. Do takiego pierwszego, większego plot twistu dochodzi już w 5 rozdziale, to jest około 70 strony. Później tych plot twistów jest jeszcze więcej. Ta historia się rozrasta, wręcz rozgałęzia. Ona staje się jeszcze bardziej nieprzewidywalna i wbrew pozorom nie kręci się jedynie wokół Daviena, ponieważ mamy tutaj również innych bohaterów, którzy wydają się bardzo istotni dla rozwoju fabuły. Na przykład jego najlepszego przyjaciela Weira, który skrywa pewną tajemnicę. Ich przyjaciółkę Aszę, której Eylington poświęcił osobne rozdziały. Asza ma swój wątek związany z cieniami, to jest w ogóle coś niesamowitego, bardzo mi się ten wątek podoba. I właśnie bardzo podoba mi się to, że czytając tę książkę, raz sobie właśnie śledzimy losy chłopaków, raz losy Aszy, to jest jak najbardziej na plus. Do tego mamy tutaj między innymi Kaidena, takiego tajemniczego chłopaka z luków pamięci, którego Daviena oraz Weir w pewnym momencie spotykają na swojej drodze podczas swojej wędrówki na północ, a do tego też wielu innych bohaterów, których Eylington tak stopniowo wprowadza na kartę tej powieści. I to, co mi się podoba, jeżeli chodzi o jego bohaterów, to to, że oni są tacy bardzo niejednoznaczni. Czasami nie wiadomo, kto stoi po stronie dobra, a kto po stronie zła, ponieważ ta historia jest skomplikowana, skąpana w odcieniach szarości, co jest chyba jej największym plusem. I choć Eylington, on rzeczywiście pisząc Cień utraconego świata, bardzo mocno gdzieś tam wykorzystywał te motywy, które są bardzo charakterystyczne dla fantastyki, czyli motyw wybrańca, motyw podróży, walki dobra ze złem i tak dalej, to jednak warto nadmienić to, że on te motywy ograł po swojemu w taki sposób, że choć z jednej strony myślałam, że tak jak już Wam mówiłam, wiem wszystko, znam te motywy, bla bla bla, to jednak on stworzył z tego coś zupełnie nowego, coś tak rozpierniczającego system, że aż trudno uwierzyć w to, że jest to debiut literacki. Pragnę podkreślić to raz jeszcze, Cień utraconego świata to debiut literacki, który czyta się po prostu rewelacyjnie, ponieważ James Eylington, on ma bardzo przyjemny styl pisania. Bardzo podoba mi się to, że na przykład nie przynudza nas długimi opisami świata, tylko pozwala nam ten świat tak krok po kroku poznawać razem ze swoimi bohaterami. Co więcej, bardzo podoba mi się ten system magiczny tutaj, on jest szalenie interesujący, no bo widzicie, w świecie stworzonym przez Eylingtona, przepraszam Was za to, szaleńcze paplanto, ale gdy myślę o tej książce, to właśnie takie emocje ona we mnie wzbudza. Więc jeżeli chodzi o ten system magiczny, to w świecie stworzonym przez Eylingtona magię można praktykować tylko w specjalnie wyznaczonych ku temu enklawach. I to nie oznacza, że w tych enklawach można robić wszystko, ponieważ obowiązują pewne nakazy, których trzeba przestrzegać. Jeżeli ktoś ich nie przestrzega, łamie te nakazy, no to taką osobę może spotkać bardzo surowa, groźna, dotkliwa kara. No i istnieją nadzorcy, którzy właśnie kontrolują, sprawdzają, czy te nakazy są przestrzegane i tak dalej. Co więcej, istnieją moce, które są bardzo źle widziane w tym świecie. Więc osoby, które te moce posiadają, one bardziej tak się z nimi ukrywają, nie przyznają się głośno do tego, że tak, jestem taką, a taką osobą z taką mocą, nie chcę wchodzić w fabułę. Ale to też jest bardzo ciekawe, ponieważ to też ma związek z pewnymi rzeczami, które się tutaj wydarzyły, więc system magiczny tutaj jest po prostu przegenialny. Kolejną rzeczą, która mi się tu bardzo spodobała, to motyw podróży w czasie. I nie wiem, czy
to przypadkiem nie jest taki mini spoiler, ale nie powiem, kiedy to się pojawia, kogo dotyczy. W każdym razie mamy tutaj taki motyw podróży w czasie i specjalnie o nim wspominam, bo wiem, że istnieją osoby, które uwielbiają motywy podróży w czasie w książkach i że właśnie ten motyw może sprawić, że ta osoba sięgnie po tę książkę, a bardzo bym tego chciała. Ten motyw właśnie podróży w czasie, on został bardzo ciekawie tutaj wprowadzony i będzie rozwijany w kolejnych tomach, przynajmniej wszystko na to wskazuje i nie mogą się tego doczekać. Także motyw podróży w czasie, sięgajcie po tę książkę. Jeszcze jedną rzeczą, którą mogę wspomnieć, która być może zachęci co niektórych do sięgnięcia po Cień Utraconego Świata, bo generalnie rzecz biorąc, nawet nie wiecie, jak ciężko się mówi o tej książce, ponieważ tu się tyle dzieje. Właściwie wszystko, co się dzieje po stronie 70 jest jednym wielkim spoilerem, więc omówienie tej książki jest szalenie trudne, tak właśnie bez spoilerów, a staram się to robić właśnie bezspoilerowo, więc może tylko wspomnę, że jest to książka, która być może spodoba się fanom twórczości Roberta Jordana, ponieważ z tego, co się orientuje, James Ellington, tworząc Cień Utraconego Świata, inspirował się trochę serią Koło Czasu. Jeżeli chodzi o tę serię, mam tylko Oko Świata, jeszcze jej nie czytałam, ale wiem, że właśnie Robert Jordan, tworząc tę serię z kolei, inspirował się trochę Władcą Pierścieni. I właśnie może dlatego w Cieniu Utraconego Świata mamy taki lekki vibe Władcy Pierścieni, takie muśnięcie. To nie tak, że ta książka jest dokładnie taka sama jak Władca Pierścieni, żeby nie było. Gdzieś tam chwilami taki lekko wyczuwalny vibe, na przykład, nie wiem, Davian Weir, mi się to strasznie kojarzyło z podróżą Frodo oraz Sama, przy czym Davian i Weir są fajniejsi od Froda i Sama. Frodo i Sam to były najnudniejsze rozdziały we Władcy Pierścieni. Przepraszam, naprawdę kocham Władcy Pierścieni, w ogóle uwielbiam twórczość Tolkiena, ale Frodo, Sam, jeszcze jak wędrowali sobie z Gollumem przez te bagna czy coś, to musiałam to sobie kartkować. Bardzo tego nie lubię. Może jeszcze kiedyś do tego wrócę i wtedy przeczytam sobie to wszystko raz jeszcze, te rozdziały z Frodem i Samem. W każdym razie zdecydowanie bardziej wolę Daviana oraz Weira. Więc to była jedna z inspiracji Jamesa Ellingtona. Drugą inspiracją była seria Z mgły zrodzony Brandona Sandersona. Swoją drogą Brandon Sanderson bardzo mocno poleca tę książkę, więc jeżeli jesteście fanami serii Z mgły zrodzony, fanami Brandona Sandersona, wydaje mi się, że Cień Utraconego Świata to taki must read, coś co koniecznie musicie przeczytać i mam nadzieję, że się Wam spodoba. Osobiście, jeżeli chodzi o Sandersona, czytałam tylko pierwszy tom Archiwum Burzowego Światła, tak to się nazywa, chodzi o Drogę Królów, więc no, muszę zabrać się za kolejne tomy i chyba raz jeszcze odświeżyć Drogę Królów, bo tak pamiętam tylko Kaladina, tak jak przez mgłę i nie będę się może kompromitować, w każdym razie nie czytałam cyklu Z mgły zrodzony, ale chyba będę musiała pożyczyć od mojego brata i to przeczytać, ponieważ jeżeli gdzieś w tym jest tutaj Z mgły zrodzony, a to tak bardzo mi się spodobało, to istnieje szansa, że również Z mgły zrodzony bardzo mocno mi się spodoba, więc nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć. Może powiem to, tak, generalnie rzecz biorąc, zapoznałam się już trochę z opiniami na temat tej książki na Lubimy Czytać i tam bardzo spodobało mi się jedno zdanie, które się pojawiło w jednej z recenzji, mianowicie, że ta książka to taki istny koncert życzeń dla fana gatunku. Podpisuję się pod tym, jeżeli uwielbiacie high fantasy, wydaje mi się, że Cień Utraconego Świata bardzo się Wam spodoba, bo mamy tu rozbudowany świat, ciekawych bohaterów, spośród których moimi ulubieńcami są właśnie Asha oraz Kaden. Kaden, to co się tutaj dzieje, dobra, nie będę w to wchodzić, ale Kaden, więc bardzo ciekawych bohaterów tutaj mamy. Do tego właśnie ten system magiczny, taki dosyć skomplikowany, różne motywy, bardzo dużo wątków pobocznych, które są tak fajnie wprowadzone do tej historii. Nic na siłę, po prostu, no super są poprowadzone, są też bardzo ciekawe, bardzo dużo plot twistów, no nie wiem jeszcze co mogłabym powiedzieć, ale napięta sytuacja polityczna i no po prostu wszystko. Autentycznie ta książka to istny koncert dla fana gatunku, koncert życzeń, więc bardzo gorąco zachęcam Was do tego, żebyście przeczytali tę książkę, zwłaszcza jeżeli właśnie uwielbiacie fantastykę, albo jeżeli chcielibyście zacząć swoją przygodę z fantastyką, bo też ostatnio często mnie pytacie o to, komu polecam tę książkę, jaki wiek, te sprawy, więc polecam ją osobom już 13+, bo jeżeli na przykład w tym wieku czytacie sobie Tolkiena, to nie widzę żadnych przeciwwskazań do tego, żeby sięgnąć po Cień Utraconego Świata, no i mam nadzieję, że się to Wam spodoba i bardzo Wam zazdroszczę tego, że będziecie poznawać tę historię w papierze. Ponieważ ja czytałam Cień Utraconego Świata w e-booku, z jednej strony super, bo zapoznałam się z tą historią nieco wcześniej, z drugiej zaś, no trochę ubolewam nad tym, ponieważ
to wydanie od Fabryki Słów jest tak piękne, jest to oprawa zintegrowana. W środku mamy wklejki, które przedstawiają mapę tego świata wykreowanego przez Jamesa Eylingtona i te wklejki są po prostu świetne. Do tego pomarańczowa wstążeczka, która tak nawiązuje do okładki i piękne ilustracje Dominika Brońka, które znajdują się w środku, po prostu nie mogę, przepraszam Was, ale te emocje, gdy mówię o tej książce, naprawdę ją uwielbiam i te ilustracje, nie wiem czy widać, chyba widać, one są bardzo klimatyczne, bardzo pasują do tej książki, naprawdę cieszę się, że one się tutaj znalazły, bo też chciałabym tylko dodać, że właśnie polskie wydanie to jedyne wydanie z ilustracjami, więc wydawnictwo Fabryka Słów, nie mam słów, jak zwykle rozpierniczacie system i to totalnie, jeżeli chodzi o wydania, więc nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że mam dla Was 3 książki, one będą właśnie do zdobycia tutaj, pod tym filmem i generalnie rzecz biorąc, długo zastanawiałam się nad tym rozdaniem, jakie pytanie Wam zadać, chciałam pytać o fantastykę i tak dalej, ale co, jeżeli mam tutaj kogoś, kto jeszcze nie czytał żadnej fantastyki, chciałby zacząć swoją przygodę z fantastyką, prawda, więc to byłoby tak trochę niesprawiedliwe wobec tych osób, a zatem powiedzmy, czekajcie, co to mogłoby być? Dobra, to będzie bardzo proste pytanie. Dlaczego to właśnie Ty powinieneś otrzymać ode mnie Cień utraconego świata Jamesa Eylingtona? Na odpowiedzi Wasze czekam do 21 maja. Po tym terminie wyłonię 3 osoby, do których powędrują te książki, więc zachęcam Was bardzo gorąco do tego, żebyście wzięli udział w tym rozdaniu. Kolejne rozdanie pojawi się na moim Instagramie i tam będą do zdobycia 2 egzemplarze tej książki, więc odsyłam Was na mojego Instagrama bookreviewsbyanita i to rozdanie pojawi się na dniach, czekajcie na nie, bo naprawdę warto, ponieważ Cień utraconego świata jest tak dobrą książką, że nawet sobie tego nie wyobrażacie. I dalej nie wierzę w to, że to jest debiut literacki, po prostu Fabryka Słów ma naprawdę ostatnio nosa do debiutów literackich, bo tak samo było chociażby z Wojną makową Rebeki Kwang, którą jak wiecie też bardzo mocno pokochałam, więc tak przy okazji chciałam tylko nadmienić, że 30 czerwca będzie premiera Płonącego Boga, którego już czytałam w oryginale i uwielbiam tę książkę, czekam na polskie wydanie i będę robić chyba jakiś maraton z czytania Wojen makowych, jeżeli ktoś będzie chciał się przyłączyć, piszcie w komentarzach poniżej, im więcej osób, tym większa szansa na to, że zrobimy sobie właśnie taki maraton z Wojną makową, którą też uwielbiam, tak samo jak Cień utraconego świata. Więc nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć. Przepraszam, ale te emocje, naprawdę, gdy myślę o tej książce i tak bardzo nie mogę doczekać się kolejnego tomu i tak bardzo chciałabym, żeby ten tom pojawił się już teraz, a nie dopiero w grudniu, więc leci mały foch na Fabrykę Słów, że każą nam trochę czekać na ten drugi tom, który po tym, jak kończy się to, zapowiada się po prostu epicko. Tak mi się wydaje. Więc to tyle ode mnie na dziś. Uważam, że Cień utraconego świata to epicka powieść w epickim wydaniu, epickiej oprawie, coś co koniecznie musicie mieć, koniecznie musicie przeczytać, zwłaszcza jeżeli właśnie uwielbiacie fantastykę. I to tyle na dziś, raz jeszcze. Bardzo mocno kocham, bardzo mocno polecam i bardzo Wam dziękuję za zobaczenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!